Cześć, jestem Jurek z OSK Euforia. Jesteśmy dzisiaj na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dokładnie na placu manewrowym, który jest wykorzystywany do kategorii A, A1, A2. Chcieliśmy Wam pokazać, jak będzie wyglądał przykładowy egzamin praktyczny. Chcemy powiedzieć, że nie jest to w żaden sposób wyreżyserowane. Kursant przyjechał z miasta, postawił motocykl w polu zatrzymania i bez żadnego przygotowania. Dzisiaj ocenimy jego przygotowanie odnośnie budowy motocykla, części, które, elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy, czy potrafi to sprawdzić, tak jak to się odbywa na egzaminie państwowym, i przeanalizujemy wszystkie zadania egzaminacyjne. Zobaczymy, ile popełnił błędów i ile będzie potrzebnych egzaminów, żeby móc spokojnie zdać ten egzamin. Zaczynamy od przygotowania do jazdy. Na egzaminie musimy mieć rękawiczki, tak? Proszę bardzo, ja już teraz nie będę podpowiadał. Będziemy patrzeć, co kursant wykonuje, co jest zrobione dobrze, co jest zrobione źle. O, jeżeli jest dobrze, trzeba powiedzieć, że jest kursant przygotowany do jazdy. Ma założone rękawiczki, blenda poniżej linii oczu, kask jest zapięty. Tutaj jeszcze łączność sobie ściągniemy, bo nie ma potrzeby. Albo czekaj, włącz to jeszcze, weź włącz do kasku normalnie, bo ja Ci będę wydawał komendy, dobra? Wszystko, żeby było tak jak na egzaminie, czyli... Dokładnie, kursant przygotowany do jazdy. Idziemy na pierwsze zadanie egzaminacyjne, czyli sprawdzenie jednego, zaprezentowanie jednego światła i pokazanie płynu. Wylosowaliśmy światła drogowe i zbiornik płynu chłodzącego. Proszę zademonstrować światła drogowe. I pokazujemy światło drogowe. Musimy umieć zademonstrować, w którym miejscu jest światło drogowe. Zadanie wykonane prawidłowo. Motocykl został uruchomiony, włączone światło mijania, dołożone światła drogowe, o czym nas informuje kontrolka, i światło z przodu motocykla. Jeżeli chodzi o światło, zadanie zaliczone prawidłowo. Proszę teraz zbiornik płynu chłodzącego wskazać. Na wykonanie zadania jest 5 minut. Zbiornik płynu chłodzącego wskazany prawidłowo między kolektorem wydechowym pod chłodnicą. U góry jest wlew, na dole podziałka. Co obowiązkowo musimy sprawdzić jeszcze przed rozpoczęciem jazdy motocyklem? Naciąg łańcucha. Czy jest nasmarowany, czy jest dobrze napięty, nie jest za luźny. Nasmarowany, nieuszkodzony, tak. I jaki naciąg tego łańcucha, jeżeli chodzi o motocykl XJ6, ile powinien wynosić? Znaczy, nie wiem, jak to. I gdzie ten łańcuch sprawdzamy przede wszystkim? Łańcuch sprawdzamy w tym miejscu, na środku. Dokładnie. I ugięcie powinno wynosić ile? 45 mm a 55 mm. Bardzo dobrze, między jedną a drugą zębatką. Zadanie wykonane w sposób prawidłowy. Kolejne zadanie, przeprowadzenie motocykla.